Oj, to nawet do tej pory mi ciarki przechodzą po plecach, jak wspomnę sobie, bo będąc na studiach w Rzymie, wpadłem na taki szalony pomysł napisania listu do wtedy jeszcze księdza Dziwisza. I poprosiłem, czy mógłbym ja i moi rodzice przyjść na mszę świętą do Ojca Świętego, do jego prywatnej kaplicy. I wtedy ksiądz Dziwisz odpowiedział, zatelefonował do naszego klasztoru, że dnia 28 kwietnia zaprasza nas na mszę świętą z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. No i to było pierwsze osobiste spotkanie w 96 roku. Wcześniej widziałem papieża z dalekiej odległości, na pielgrzymkach bardzo różnych. No i w samym Rzymie. A tam to było spotkanie takie bardzo osobiste. Pamiętam, wchodziliśmy do kaplicy papieskiej i Jan Paweł II klęczał przed tabernakulum. Wydawało mi się, że to nie jest człowiek, tylko wykuty w jakimś białym marmurze pomnik. Tak nieruchomo klęczał. Nie drgnął ani jednym muskułem. Nie było żadnego niepotrzebnego ruchu. I w pewnym momencie odetchnął głęboko. Myśmy cichutko weszli do tej kaplicy. W momencie odetchnął głęboko, tak się obrócił, żeby spojrzeć, kto przyszedł na mszę. I mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oczywiście churalnie odpowiedzieliśmy na wieki wieków Amen. No to było niezwykłe. I do tego stopnia byłem jakoś zafascynowany tą całą sytuacją i zahipnotyzowany, że nie zauważyłem, że biskup Dziwisz prosił mnie o to, abym w czasie mszy świętej koncelebrowanej odmówił jedną część kanonu eucharystycznego. I nagle czuję, że ktoś mnie z tyłu kropnął tak w plecy, dosyć solidnie. Cały czas patrzyłem na papieża. No i to była moja mama oczywiście. Ja patrzę na biskupa Dziwisza, a on pokazuje na mnie palcem. To były ułamki sekundy, może sekunda, dwie, przesadzam. No i z drżeniem w głosie odmówiłem tę drugą część, pamiętam do dzisiaj, kanonu eucharystycznego. Pierwszą, przepraszam, pierwszą część kanonu eucharystycznego. Niezwykłe przeżycie. No i potem oczywiście spotkanie w sali, takiej auli, gdzie papież na króciutko przyszedł, z każdym z nas się przywitał, podał rękę, uścisnęliśmy, ucałowaliśmy pierścień, zapytał się, skąd jesteśmy i tak dalej. Drugie spotkanie miało miejsce przy okazji spotkania z klerem rzymskim. Papież miał taki zwyczaj, że w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu spotykał się z wszystkimi kapłanami z całego Rzymu, ze swojej diecezji. No a ja wtedy już pracowałem jako wikariusz w parafii podrzymskiej w Ostia Antica. No i podszedłem po już wszystkich przemówieniach, mogliśmy podejść do Ojca Świętego. Podszedłem, jeszcze raz przedstawiłem się, powiedziałem, że pracuję w Ostia Antica, jestem wikariuszem w parafii, no, że jestem księdzem z Polski, zakonnikiem, augustianinem i tak dalej. I on mi powiedział wtedy, to bardzo ważny kościół. Powiedziałem, tak, wiem. Bo jest to kościół tytularny dziekana kolegium kardynalskiego. Im Ojciec Święty mówi, dobrze poinformowany. Tak w jego stylu. To było bardzo, bardzo, bardzo miłe spotkanie. Później jeszcze było trzecie spotkanie, gdzie znowu byliśmy, mogłem być na mszy świętej u Ojca Świętego w jego prywatnej kaplicy. I po mszy świętej Ojciec Święty mówi, a ty pracujesz w Ostii i jesteś przy kościele, gdzie dziekanem jest kardynał Gantę. Było niesamowite. Myśmy się widzieli wcześniej, rok wcześniej,
To jest bardzo trudny temat. Uważam, to zabrzmi radykalnie. Uważam, że papież nie był teologiem systematycznym, a jedynie okoliczności wymuszały na nim zajęcie się teologią. Bo czym jest teologia? Teologia jest systematyczną refleksją nad Słowem Bożym i nad treścią objawienia otrzymanego i przekazywanego w Kościele. Natomiast główną inspiracją Wojtyły była mistyka. To było to, gdzie to był kamień węgielny jego życia duchowego przecież. A zainteresowania były etyczne, a więc wykraczające daleko poza teologię. Teologia jest dziedziną, która dotyczy bardzo konkretnej grupy ludzi, ludzi wierzących. Papież zajął się etyką, był etykiem, prawda? I stąd mówienie o teologii Karola Wojtyły czy Jana Pawła II jest, myślę, można tak powiedzieć, ale z wielkimi zastrzeżeniami. No i co to znaczy, że nie był teologiem systematycznym? Odpowiadał na wyzwania czasu. A więc jakby w jego planie życiowym teologia zaistniała jako dar Kościoła. Zostaje biskupem, a więc musi stać się teologiem. Jedzie na sobór, a więc musi się zajmować zagadnieniami teologicznymi. Nie tylko socjalnymi, nie tylko etycznymi, ale stricte teologicznymi. Ale robi to w świetnym stylu. Robi to w stylu znakomitym. Gaudium et spes swoje istnienie zawdzięcza w znakomitej części osobie Karola Wojtyły. I mówiąc o teologii Wojtyły, trzeba by powiedzieć, że jest to teologia niesystematyczna, odpowiadająca duchowi czasów, w którym znalazł się Karol Wojtyła, a potem Jan Paweł II. I w tym względzie jest bardzo zbliżona do tego, co uprawiali ojcowie Kościoła. Myślę, że nie powiem tego na wyrost, bo ojcowie Kościoła też nie byli teologami zza biurka, ale pasterzami. Papież był pasterzem, więc nie był teologiem zza biurka, nie był teologiem z auli akademickiej, ale wiedział, że Słowo Boże przynosi odpowiedzi na ludzkie pytania, ludzkie wątpliwości i tam szukał. Trudność leży w języku. Każdy z nas posługuje się swoim własnym językiem, swoim własnym wypracowanym przez lata aparatem pojęciowym. Kariera naukowa Karola Wojtyły biegnie od Jana, od Krzyża, potem przez Maxa Schellera, prawda, i usiłowanie stworzenia tej takiej uniwersalnej etyki odpowiadającej zarówno wierzącym i niewierzącym, a jednak bazującej na prawie naturalnym i na jako punkcie wyjścia. No i wreszcie doświadczenie Soboru Watykańskiego II. Ważna jego rzecz u podstaw odnowy, która to książka jest książką o wysokim stopniu hermetyczności języka. Biorąc te wszystkie dane pod uwagę, rzeczywiście trzeba powiedzieć, język Wojtyły nie był, język pisany Wojtyły nie był językiem łatwym, ale jego się świetnie słuchało, on to wiedział doskonale. I proszę zwrócić uwagę, każde kazanie, które Jan Paweł II wypowiedział na jakiejkolwiek pielgrzymce, kiedy weźmiemy je do ręki i czytamy, widzimy bardzo trudny tekst, który trzeba rozbroić. Natomiast jest on interpretowany, jest on, Jan Paweł II wykorzystał całą zdolność retoryki, swoją znajomość retoryki do tego, żeby w sposób jasny i komunikatywny przekazać ważne informacje formacyjne i kształtować sumienia ludzi.
No i czy ten język można rozbroić? No, on domaga się interpretacji, ale interpretacji w kluczu takim historycznym, w kluczu złapania kontekstu, w jakim papież dane rzeczy mówił i wypowiadał. Sądzę, że tak to można zinterpretować. Sobór Watykański II ukształtował go jako przyszłego papieża. To, co zrobił po Soborze, a więc synod krakowski. I to jest nic innego jak relektura dokumentów Soboru Watykańskiego II. I kiedy weźmie się książkę u podstaw odnowy i przyjrzy się późniejszej działalności teologicznej Jana Pawła II, to będziemy widzieli, że wręcz jego pontyfikat jest niemal taką intelektualną kalką tego, co zostało napisane w książce u podstaw odnowy. I dlatego sądzę, że opatrzność przygotowała go do tego, żeby być papieżem. Papieżem takim, nazwijmy to, doby post Vaticanum secundum, z tym ważnym przesłaniem, które miał Wojtyła. Mianowicie, aggiornamento nie oznacza zmiany, nie oznacza odrzucenia tradycji, ale budowania na tradycji. Budowania na tym doświadczeniu, na fundamencie wiary Kościoła, który Kościół ma tu i teraz. Musimy pamiętać, że to jest papież, który pochodził za żelaznej kurtyny. I kwestia wolności religijnej dotyczy w tamtym kontekście, w którym przyszło mu działać, dotyczyło również obrony praw katolików. No powiedzmy sobie szczerze, że wprawdzie w Polsce katolicyzm nigdy nie doświadczył takiego sekowania i takiego brutalnego prześladowania, jak w innych krajach bloku wschodniego. Ale już wystarczyło pojechać do Czechosłowacji wtedy jeszcze, na Węgry, gdzie Kościół działał w podziemiu. Wystarczyło pojechać na Ukrainę czy do Białorusi, gdzie za odprawieniem mszy świętej w kołchozie kapłan był zsyłany na Syberię. Mszy świętej, 20 minut, 25 minut. Rozkładamy ołtarz, korporał, kielich, kawałek chleba, hostia, ksiądz w stule. Odprawiam mszę świętą, za 20 minut takiej posługi idzie na 20 lat na Syberię. W związku z tym papież, który pochodził z tego kraju, nie mógł nie domagać się wolności religijnej. Ale teraz jest bardzo też ciekawe, znamienne, że on o tę wolność krzyczy nie tylko dla katolików. Ona domaga się również jej dla innych, bo wie, że człowiek jest tak skonstruowany, że nie chce religijności, że prawdy transcendentalne, prawdy, których nie można uchwycić szkiełkiem i okiem i empirycznie zmierzyć, nie są przez ludzi lubiane i będą zawsze odrzucane. I dlatego w imię sprawiedliwości domaga się wolności religijnej. No i to myślę, że to jest bardzo takie charakterystyczne. U podstaw odnowy jest wynikiem działania papieża jako biskupa Kościoła Krakowskiego, prawda? Każda książka się zapisuje jakoś w annałach historii. My piszemy po to, żeby nie zaspokoić swoje własne ego i zadowolić się, że oto moje nazwisko wygląda ładnie na okładce. Ale nawet nie piszemy po to, żeby coś po nas zostało. Piszemy po to, aby prowadzić dialog z tym, kto przychodzi teraz i kto przychodzi potem. I myślę, że z takiej perspektywy te dwie książki na pewno nie leżałyby zakurzone na półkach. A natomiast jeśli chodzi o osobę i czyn, bardzo trudny tekst filozoficzny, być może rzeczywiście wielu ludzi do tego by nie zajrzało, ale w poszukiwaniu
dzisiaj trwałych wartości dla życia etycznego, dla poszanowania ludzkiego ciała, dla jakiegoś takiego spójnego systemu wartości, to ta książka na pewno w jakichś kręgach akademickich funkcjonowałaby nie jako podręcznik, ale jako ważna pomoc dydaktyczna dla zrozumienia człowieka i dla zrozumienia Chrystusa. Nie ma żadnych wątpliwości. To jest programowa encyklika. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, bo właściwie tu się zaczyna jego encyklika. Redemptor hominis, odkupiciel człowieka. To jest fundament jego papieskiej działalności. My byśmy chcieli sobie z tego papieża zrobić takiego papieża od kremówek. Takiego dobrego dziadka, który opowiada baśnie, opowieści, sagi o historii swojego życia. Ale to był człowiek do szpiku kości, przesiąknięty przekonaniem, że człowiek potrzebuje Chrystusa, żeby zrozumieć samego siebie. Że bez Chrystusa nie może siebie zrozumieć. Co więcej, wiedział również, że człowiek jest skorumpowany. To znaczy nie skorumpowany w sensie podatny na łapówki, ale że jego dusza, czy to, co determinuje nas jako osoby, jest poraniona. Nie na skutek naszych działań, tylko na skutek grzechu, który jest korzeniem wszelkiego zła. Żeby ten korzeń wyrwać, potrzebny jest człowiekowi Chrystus. I tutaj miał myślenie bardzo proste, ewangeliczne, klarowne. Bym powiedział Pawłowe. Jak przez jeden grzech, przez jednego człowieka wszedł na świat grzech i przez to wszyscy zgrzeszyli, tak nie samo ma się rzecz z darem łaski. Prawda? Przez jednego na świat weszło zbawienie. I dlatego ta encyklika Redemptor Hominis będzie bardzo istotna. Dla jednostki, dla człowieka. Ale on patrzył dalej. On patrzył szerzej. A z jakie miejsce ma mieć ten Chrystus w świecie? I powie: no nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi, bo On i Jego Ewangelia nie są skierowane przeciwko człowiekowi. Jeżeli ja chcę bronić, uzasadnić jakoś moje człowieczeństwo, to odczytując je w kluczu takim chrystocentrycznym, widzę, że to ma wartość. I dlatego ta encyklika jest bezwzględnie programowa, najważniejsza, fundamentalna. I ktokolwiek by sięgał po inne encykliki, można mówić, można dyskutować na temat innych encyklik. Można prowadzić debaty wokół Evangelium Vitae, która była kamieniem obrazy dla wielu ludzi. Można debatować o Ut Unum Sint, która będzie kamieniem obrazy ekumenicznym. Prawda? Można myśleć o Solicitudo Rei Socialis, że za bardzo jest inspirowana Leonem X, Leonem XIII, prawda? Ale tych wszystkich encyklik nie można zrozumieć bez tej jednej podstawowej. U źródeł wszystkiego jest Chrystus. I tutaj myślenie jest, myślę bardzo, sądzę, tak oceniam, no nie, znaczy prostolinijne, nazwijmy to, nie prostackie, prostolinijne, szczere. Papież poznał Chrystusa. Chrystus poznał go w wierze. Powiedział temu Chrystusowi tak. I mówi, to znaczy, że ja wszystko muszę pod ten jeden wspólny mianownik Jezusa Chrystusa podciągnąć. A to jest konsekwencja. Jest jednak bardziej fenomenologiem.
jest bardziej fenomenalna. Proszę zwrócić uwagę, ma takie powiedzenie, często mówi, jakby. Kościół jest jakby. I to już jest taka aproksymacja. A ona znaczy, że jest świadom jednego, że ten termin nieadekwatnie do końca oddaje istotę przedmiotu mojej refleksji. I tutaj już odchodzi od takiego radykalnego, tomistycznego myślenia, teza, antyteza, synteza, prawda? Wszystko zależy od tego, który teolog będzie czytał jego pisma. Radykaliści, radykałowie powiedzą, że nie otworzył żadnej nowej epoki. A będą zarzucali papieżowi integryzm. Zarzucą mu blokowanie chociażby kapłaństwa kobiet. A to nie jest w ogóle kwestia teologiczna, tylko dyscyplinarna. Tak już na marginesie. Znaczy jest w jakimś wymiarze teologiczna, ale przede wszystkim dyscyplinarna. Radykaliści zarzucą mu zahamowanie teologii wyzwolenia. Radykałowie zarzucą mu też zahamowanie dialogu ekumenicznego, bo wydaje im się, że dialog ekumeniczny to jest stworzenie jakiejś jednej jakiejś nadnaturalnej albo nadreligii, prawda? Gdzie wszystkie religie właściwie mają jedną i tę samą wartość i wszystkie są objawione. I w tym względzie powiedzą, nie, papież nie posunął teologii ani o krok do przodu, ale znowu ludzie, którzy szukają fundamentu, zrozumienia tradycji Kościoła, ojców Kościoła, wiary Kościoła u jego podstaw, powiedzą, że w dobie, kiedy właśnie teologia zaczęła się rozmywać, on postawił ją z powrotem w nurcie bardzo jasnym, przejrzystym, czystym jak kryształ w nauczaniu całego dziedzictwa Kościoła. Ojciec Święty podkreślał, że budujemy na fundamencie, mamy dodawać coś do fundamentu, ale tak, żeby go nie niszczyć, a nie zniszczyć fundament i zbudować nową budowlę. No tego Jan Paweł II nie proponował. No to tu akurat jest, sądzę, bardzo ważnym spojrzenie na to, kim on dla nas Polaków jest, a dopiero później kim jest patriota. Papież patrzył na patriotyzm nie z pozycji takiej ontologicznej, ale z takiej pozycji bardzo osobistej, emocjonalnej, przywiązania do tego narodu, z którego pochodził. Sądzę, że miał głęboką świadomość tego, że jego wybór był wyborem opatrznościowym i że Pan Bóg do tego doprowadził po to, aby przez jego posługę temu narodowi została przywrócona wolność i godność. I to wiemy, że to się dostało. To się stało, to się dokonało. Dla niego patriotyzm są proste rzeczy. To jest najpierw związek z ojcami, czyli z historią, z rodzicami, z pokoleniami naszych przodków. To jest związek z językiem. To jest ukochanie pewnego wspólnego dziedzictwa, jakie posiadamy. A to jest i również gotowość przelania krwi albo dawania w inny sposób świadectwa miłości do swojej ojczyzny. Ale uwaga, to nie jest nacjonalizm. To nie jest nacjonalizm. Ja myślę, że rzeczywiście należałoby spojrzeć na niego z perspektywy takiej Polski Jagiellonów. Myślę, że taka Polska jemu się marzyła gdzieś.
Polska wielokulturowa, wielobarwna, a jednocześnie związana z wspólnym światem wartości, przywiązania do konkretnej ziemi, do konkretnej historii, do związków takich międzyludzkich, ważnych. Czym jeszcze jest dla niego patriotyzm? Wspominałem, gotowością dania przelania krwi. Czasami zarzuca się mu w tym kontekście, że no przecież w czasie II wojny światowej on najpierw się chował po jakichś teatrach rapsodycznych, prawda? A potem się schował do seminarium, a koledzy i koleżanki walczyli z bronią w ręku. Przyznam, że to jest dosyć naiwny obraz. Dosyć prymitywny, bardzo spłaszczający tego człowieka, który po jednej stronie stawia bohaterów z karabinami, a po drugiej naiwnego pobożnicia z różańcem w ręku. Ale ten pobożnik z różańcem w ręku poszedł do seminarium, z którego mógł zostać przez komunistów zabrany, zastrzelony, wywieziony na Sybir. Wszystko mogło się stać.